Witam ziomuszki, z tej strony Traul, w Harcowaniu 4 na modkacji The New Order, jako Ukraina. Tak, gramy w ten słynny mod The New Order. Ja oczywiście już kiedyś go grałem. I jeżeli ktoś ma słaby komputer, to ta rozgrywka jest naprawdę nudna. Ale dzięki temu, że udało mi się już zdobyć lepszy komputer, powinno być nieco lepiej. To jest mod podobny do Pride and Fall, dlatego że Pride and Fall się wzorował na tym modzie. Niektóre mechaniki z tego moda lubią, niektóre nie. W głównej mierze nie lubią tego, że oni dali niepotrzebnie mechaniki, które realnie rzecz biorąc ja je pomijam, dlatego że nie wiem jak działają. Tak, niestety moderzy czasami się fiksują na pewne rzeczy i chcą, żeby zostawały, po czym jest to denerwujące. Ja też czasami tak mam, no ale no trzeba po prostu w pewnym momencie, że tak powiem, dojrzeć do tego, żeby zrozumieć, że gameplay nie polega na tym, co my chcemy, żeby był, tylko żeby był jakiś przyjazny. Dlatego Harcowanie 4 ma mechaniki, które są w miarę przyjazne, a te, które nie są przyjazne, nie potrzeba ich robić. Tak? Tak działa Harcowanie. Więc gram Ukrainą z tego względu, że dostali jakiś nowszy content. Oczywiście państwa, które ogólnie dostały nowy content, to Wielka Brytania. Ona chyba kiedyś była podzielona bardziej, ale okej. Wielka Brytania i Japonia, która się nazywa Japonią. I Japonia chyba dostała content na pełną grę, czyli taką najdłuższą, kiedy Wielka Brytania dostała tylko content do jednej ścieżki. A Ukraina też nie dostała pełnego contentu, ponieważ dostała content tylko do swoich frakcji. Ogólnie zastanawiałem się, którą frakcję wybrać i postanowiłem, że może Republiką Ukrainy. W sumie jakoś nie mam zbytnio... Jakoś nie jest to jakiś, że tak powiem, żebym był jakoś przygotowany do tej serii zbytnio. Dawno nie grałem tego moda. Po pierwsze to, co muszę powiedzieć, że dobrze, że wreszcie coś z GUI zrobili, bo wreszcie nie jest takie oczujebne. I to jest właśnie dobre, że już nie mamy oczojebnego GUI. Oczywiście tutaj jest nadal dużo zmian, które bardzo trudno mi ogarnąć, że tak wizualnie, bo tutaj mamy totalnie, cała gra jest totalnie zmieniona tak bardzo, że trzeba się uczyć hoja od nowa. To nie jest jeszcze Black Eyes, ale no to już jest na dosyć wysokim poziomie. I to, co w głównej mierze będę robić, to tylko ulepszać to, co ja znam z normalnego hoja, a to, co nie znam, nawet nie będę tykać, ponieważ nie wiem, boję się, że wybuchnie. Więc tutaj jest strasznie dużo ekwipunku, to nie jest jeszcze taki bardzo rozdzielony, ale bardzo dużo rodzaju. Zobaczymy, co będzie potrzebne. Ja zazwyczaj w tym modzie nie zmieniam dywizji, bo się nie znam, więc trudno mi określić, jak to zrobić. Bardzo szanuję za to, że po prostu im się chciało wszystkie te rzeczy zrobić w formie pixel arta. No, nie powiem, to bardzo długo zajęło im. Niektóre jeszcze nie wyglądają aż tak dobrze, ale no, w miarę się postarali. No, jak sami widzicie, niektórzy nie. I oczywiście tutaj mamy typową mechanikę pokazania, że, o, zobaczcie, możecie tutaj sobie coś kliknąć, więc tak, możemy production units, widzę, że to tak polega. No, mówię, tutaj jest dużo jakoś dla mnie niepotrzebnych mechanik, ponieważ człowiek musi się tylko nad tym zastanawiać, a nie zastanawia się nad grą, kiedy w grze też jest dużo. Jeżeli nie kojarzycie mojej serii, to jeżeli mod nie jest po polsku, to ja nie będę czytać tych eventów. Sorry, nie będę czytać tych eventów, chociaż zgaduję, że będzie coś napisanego, że coś się stanie później, z tego względu, że po pierwsze, czytanie eventów po angielsku długich zajmuje dużo czasu i kiedy nie mam czasu, żeby po prostu ciągle siedzieć na tych eventach, bo to jest czasami 20 sekund, kiedy ja po prostu czytam to w ciszy, to naprawdę na odcinku to widać, kiedy spada oglądalność. W takim razie możemy zacząć już i zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj chyba nie ma czegoś takiego, że
że można pozbyć się tego, żeby nie było jednak tego rozpadu, więc nie powinno być aż tak problematyczne, żeby dostać tą frakcję, którą chcemy. Oczywiście początek to jest tylko opowiedzenie historii. Podoba mi się, że tutaj jest dużo takich rzeczy, że o, co tutaj nam daje, po czym takie... W sumie... Chyba to zbytnio nas nie obchodzi, choć... Tak, w takim razie będziemy tutaj kontynuować. W głównej mierze jest jakaś mechanika związana z tym... Jak ona się nazywa... Breadskate of Europe. O tak, szukałem jakiegoś bardziej polskiego nazwy. Tutaj widzę, że się pokazuje takie customowe. O, dziękuję, że będziecie... Jest ich sporo. Dobra. Checkdown 5 to... Dobrze zakodowane. Zgaduję, że to jest strasznie dużo jakichś scripted GUI, które... Ludzie siedzą miesiącami, żeby zrobić coś prostego. No, tak zazwyczaj wygląda scripted GUI w Hoju. Czy mogę coś tutaj dać? Nie mogę. Mogę dać więcej do fabryk militarnych. Realnie rzecz biorąc, nawet zbytnio nic nie produkuję, więc dla mnie to nic nie znaczy, ale możemy produkować chyba więcej tego czegoś. Tak, ikonki są. Zawsze mnie zastanawiam, dlaczego ktoś dodaje specjalne budynki, które, wiecie, no w sumie chyba coś powinny dawać, tylko patrzę grid power consumption i nie wiem, co dokładnie dodaje jeszcze. Możemy wybudować więzienie w sumie. A i tak mam 4 fabryki, a bo zapewne musimy przeczekać jedną. Jeden tutaj tik growy. Więc na razie ja będę po prostu patrzeć, co tutaj jest. Ja zbytnio dawno w to nie grałem, więc po pierwsze muszę się przyzwyczaić do GUI, który zawsze jest inny. Niestety gry tak mają, że bardzo chętnie proponują, żebyśmy my ciągle się uczyli nowy GUI. Po czym to jest takie irytujące. Naprawdę. Dlatego, że jak ja tworzyłem swoje GUI, to próbowałem je najbardziej podobnić do normalnego Hoja, ponieważ wtedy nie masz takich problemów z rozpoznawaniem ikonek i w ogóle. A w takich rzeczach to naprawdę jest trudno. Tutaj chcemy modern tanki, ale ja dosłownie... To jest chyba Modern Battle Tank, tylko że to nie mamy chases chyba do Modern Battle Tank. No tak, no nie mamy chases do tego. Oraz tutaj mamy ikonkę, że... Tutaj jest to. Tak, no wychodzi nowy DLC Help. Tak, potrzebuję. Help. Central Bank. Póki wszystko będzie na zielono, wszystko jest ok. O, jest auto payment. Nice. Co jest? Tutaj możemy coś też zwiększyć. Możemy to przesuwać? Nie. Wiedziałem, że to będzie to trudno, żeby ustawić, chociaż jest taka możliwość, ale... Chciałem. Próbowałem. Okej, w takim razie włączmy dalej. Bo już trochę gra trwa, a ja dosłownie... nie widzę, jak tutaj zrobić. Więc tak, tutaj mamy jeszcze rzeczy związane z tym, mówiłem bread basket of Europe, czyli po prostu ten, jak to się nazywa, po polsku mieliśmy takie fajne słowo, spichlerz Europy. O. Więc tak, myślę, że tutaj w głównej mierze to, co będziemy robić, to będziemy pustować nasze po prostu miejsca. Czyli, że tutaj po prostu jak sobie będziemy zwiększać rzeczy, żebyśmy mogli zainwestować w to. I chyba nic nie więcej już nie możemy zrobić. Nie, możemy niby coś zrobić.
Może mamy resistance jakiś? A może się popsuło? Może się coś popsuło? The Father! A, tak. Tienio lubi dawać takie różne eventy o jakiejś osobie. Tak, i... że niby to jest ważne. Mamy coś? Nie produkujemy czegoś, ale mówiłem, nie mamy main battle bank, ale mamy... Ej, możemy armored... To możemy budować. Mamy fabrykę? Okej, okay, more. Tak. Czyli chcą więcej od nas zboża. Communal Farms, Sim Mechanization i Dnieper, Ukraine. Chodzi o to, że chcemy, żeby jak najbardziej nam się rzeczy do naszego regionu poszło, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że to zrobimy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie się zbytnio tym nie interesuję, bo trudno będzie, żeby to wszystko ogarnąć. Na szczęście mamy powiadomienia, więc możemy coś jeszcze porobić. Więc... czy możemy to jeszcze dać, czy to jest czasowe? Tak, to jest czasowe. Brutal Quotas. Chyba nie. A, nie możemy. Dodajmy Brutal Quotas tutaj. W tych regionach. W regionach, których nas nie będzie. Dajmy je jak najbardziej brutalne. Bądźmy Stalinem. Okej. Okay. Tutaj jakiś hymn. To nawet nie będę próbować śpiewać go. Czy coś tutaj wreszcie możemy zrobić? Nie, nie mamy chyba karabinów. Więc nic nie zrobi. Pokazuje nam, że możemy coś zrobić, tylko że realnie nic nie możemy zrobić. Trochę, nie powiem, to jest wkurzające. Możemy sobie to zrobić? Nie, tutaj trochę nam niszczy się. No wiem, że mamy tutaj, no ale... ale już nie przesadzajcie. Dobra. Mamy oczywiście te rzeczy, no main battle tanków to w ogóle nie wybudujemy, bo nie możemy. Tak, jednorazowy podatek od deweloperów. I kontynuujmy. O Jezu. O, tutaj chyba jakiś zamach szykują. Mi się tak wydaje. Dobra. Co chcecie? O, Mechanized Art Farms. Będziemy mechanizować farmy tylko w tym regionie. Bo jak mamy tam powstać, no to... to już tam będzie. To mnie trochę wkurza, dlatego że i tak zbytnio mnie to nie interesuje. Ale... O, masz ci los. Teraz historia matki. The Bureaucrat. Masz się los, naprawdę jest tutaj dużo eventów, które to są tylko takie typowe historie, które później się będą łączyć. To jest trochę jak ten event w Ameryce, w Kaiser Reduxie, gdzie też dostaje się dużo takich nieznaczących eventów. Okej, okay. Tutaj coś dostajemy, więc można zobaczyć. Tutaj jakieś dostaliśmy bonusy. A co tutaj mamy? Region, grain output. No nie możemy nic zrobić. Czy możemy resistance? Też resistance, nic nie możemy zrobić. Nie wiem, co dokładnie nam tutaj pokazuje, że możemy. I na razie nic nie możemy zrobić.
Tutaj mamy consumption cycles, demand, a tutaj co dla nas leci? No, trochę mało dla nas leci. Byśmy szybko się wyzwolili z tego, bo ta mechanika naprawdę mnie denerwuje. Okej, okay, Fidel Castro przyjmuje władzę. To jest najlepsze, że w Ameryce nawet nic się aż tak bardzo nie zmieniło. Jest trochę normalne, jeżeli chodzi o to. Okej, okay, kontynuujemy. Tutaj już skończyliśmy, więc możemy teraz zacząć tą część drzewka. Okej. Tak, jesteśmy tutaj pod okupacją. A i teraz tak naprawdę będę kontynuować. No, chciałbym w tym odcinku już dokończyć i stać się jedną z tych stron wojny, dlatego że nie jest to jakieś interesujące jak na razie gameplay. Może później jakoś przyspieszy. W Rosji jeszcze jest do tego trochę interesujący, bo jest, że tak powiem, można się trochę spodziewać, co się stanie później, ale tutaj to na razie nie wiem, co może się stać, więc na razie nie wiem, co tutaj przyszłość przyniesie. O, tutaj syn. Teraz mamy syna, może jeszcze córka będzie. Nie, córki tam chyba nie było na zdjęciu. Dara, Blutar Quotas można. Dara, dawajcie. Ha. Wykorzystywanie regionów. Dobra. Tak, przypomnijmy, co Hitler powiedział. Tak, a co powiedział? I czy możemy coś jeszcze tutaj porobić? Chyba... Au. Ten dźwięk może zostać zmieniony. Nie jest zbyt przyjemnym dla ucha. Dobra, monthly population może być w miarę okej. Tak, pamiętajcie, co Hitler powiedział. Okej, okay, kontynuując. Co tam możemy kolejne? Coś możemy. Race resource o quotas. Co wtedy to nam da? Tak. Zwiększmy tutaj. A tego nie możemy zrobić. Trochę mnie denerwuje ten odliczanie, bo to trochę, że tak powiem, wydaje się, że to jest coś innego, ale już niech będzie. Pytanie, czy możemy jakoś zwiększyć to? No, to jest pytanie. Tak, stary komisarz. Experimental Extractions Method. Extractions. Możemy tutaj to dodać? Next. A, czyli tyle, ile teraz mamy, a potrzebujemy tyle. Okej, okay, rozumiem już. Żebyśmy przeżyć, musimy no trochę jeszcze zdobyć. No, przydałoby się przeżyć. Okej, okay, kontynuujemy. I chyba już nic więcej nie możemy odpalić. Nie wiem, Mechanized Farms można zrobić, ale chyba nie mamy wystarczająco siły. A jak to wygląda? Jest! Możemy to zrobić. I co to zda? Da, Accuracy Control, Crackdown on Banditry. Chodzi o to, że chyba nie chcemy w ogóle nic z tego robić. Realnie. Bo chcemy, żeby się te regiony wyzwoliły. Okej, okay, skończyła nam się idea. Zobaczymy później. Raptor Quotas. To już nie musimy dawać, więc dajemy tu. Okej. Okay. W Chorwacji już się tam coś dzieje. Teraz pytanie, czy będziemy mieć jakieś inne decyzje oprócz tych. Bo oprócz patrzenia ciągle na to, to może coś jeszcze będzie więcej w tym modzie. Mechanized Farms. Tutaj Development Progress. No. Nie powiem, jest
Z jednej strony jest nawet dobrze zrobione, ale z drugiej strony trochę jeszcze się zastanawiam, czy nie można byłoby trochę lepiej tego zrobić. Okej, jak tutaj wygląda? Dobra, tutaj jakieś eventy. Dobra, tutaj jest ważne, czy co? Że nasz przywódca chyba przyjechał z powrotem do Niemiec. No i się zaczynają problemy. Okej, coś tutaj niemiłego się dzieje. Chyba go mogą zabić niedługo. Znaczy się zabić, jego marzenia, tak? Pamiętajcie, zabijamy jego marzenia tylko. Tutaj... wreszcie się coś zmienia. Dobra, czy możemy coś tutaj zwiększyć? O, możemy. Dobra. Bum. Bum. I bum. Dobra, wreszcie możemy coś robić. Wreszcie ruch oporu działa na Ukrainie. Wreszcie działa. No i tutaj chyba już development regress. Be the enslaved. Szczerze powiem, z jednej strony to by było miłe, z drugiej strony to nie jest miłe. Ponieważ później przecież i tak będziemy musieli coś z tymi regionami zrobić, więc nie podoba mi się, że będziemy tutaj niszczyć te regiony. Dobra, co tutaj jest takiego złego? A, wszystko jest dobre. Dobra, więc może najpierw sprawdźmy, co tutaj jest. Więc to jest chyba już nasze drzewko, czyli to, co wybraliśmy Republiki Ukrainy. Dobra, więc się zaczyna. Co to jest? Deniu Huczewski. Nie wiem, kto to Huczewski był. Ale gościu się zmienił, ponieważ... no tak. Poprzedniemu zabiliśmy marzenia. Dobra, co tutaj mamy? Low Government Control. Uger coś tam. Na razie to nas nie obchodzi. To, co chcemy na razie sobie zwiększać regiony. Możemy right click tego. Dobra, to też jest ważne. Okej. Tutaj ukraińska armia czerwona zwiększa. Tutaj ogólnie w różnych regionach. Tutaj uwolnimy sobie część właśnie robotników, część rolników, nie wiem dokładnie, kogo chcemy uwalniać. Ale tutaj już powoli się robi. Tutaj chyba jest nieco na temat tego gościa. Trochę denerwuje mnie to skryptowane GUI, że musimy go przyłączyć, ale już będzie. Na razie pójdziemy główną ścieżką. A tutaj musimy już sobie zacząć zmieniać rzeczy. Mamy tutaj jakieś... What? To jest nawet dobre? Nie sądzę. Nie możemy tego zrobić? Nie możemy budować elektrowni. Okej, na razie sobie to zróbmy w takim razie. Tutaj trochę nachodzi na siebie, przez co... dobra, to sobie tam klikniemy. To... tutaj mamy... nie wiem, co dokładnie to znaczy. A, że zaznaczony region. Tutaj nieco... upa, zaczyna działać. Wojna na pustyni. Okej, i teraz możemy kontynuować nasze rzeczy. Więc tutaj nieco sobie zwiększymy. Nieco tak.
O, i już mamy zdemilitaryzowany region. Chodzi o to, żebyśmy mieli jak najwięcej na zachodzie. Może to nam trochę pomoże. Jak na razie nie możemy nic innego robić, ponieważ wybraliśmy, że wesprzemy ruch oporu. Ale mamy tutaj jakieś rzeczy nowe. O, właśnie los, ile tego rzeczy. Dobra. Partisan support for the revolution. Tak, chcemy to. Tak. Promote dedicated partisans. To jest chyba wszystko dla nas, więc... Pytanie jest takie, czy to jest jednorazowe, czy to jest tylko, wiecie, że tylko część. Okej. Okay. Kolejny event. Zawsze mi się podoba w tych, że albo to, albo to, albo to. Ale w sumie koniec końców musimy sprawdzić, co wybraliśmy. Dobra, czyli teraz musimy nieco tego porobić. Looking for the past. Tak, chyba coś związanego z historią. Okej, okay, kontynuujmy w takim razie tutaj kolejne rzeczy. Low government control, to myślę, że to nie jest aż takie ważne. Tutaj jak już mamy resistance zrobiony w tych regionach, to możemy sobie powiększyć w innych regionach, żeby nieco sobie polepszyć sytuację. Myślę, że tego nie będziemy robić, bo to zajmuje nam political power, potrzebujemy. To nie wygląda aż tak bardzo, żeby było jednorazowe. Dobra, zrobiliśmy to, więc zróbmy w takim razie kolejne. No i czekamy. Okej, okay, lobster war. Lobster. Okej, okay, i kontynuujemy nasze dalsze dalsze zmagania tutaj. Okej, okay. I teraz ten region sobie zwiększamy. Okej, okay, tutaj też jest kolejny. Część z tych eventów wyglądają na takie typowe, wiecie, że podstawowe, bez żadnej takiej treści realnej. Okej, okay, tutaj kolejny event związany z tym, że nawoływania do wsparcia oporu. Tak, potomkowie i tam wygnańców. Okej, okay, kolejny minusik. Tutaj widzę, że to trochę większy taki blokada jest. Uwielbiam lato, kiedy dosłownie nie widzę mojego GUI nagrywkowego. Dobra. Widzę, że już jest czas, żebym zakończył, bo dosłownie... Dosłownie światło tak pada, że nie widzę, ile czasu już nagrywam. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Ten odcinek był... to, no, że tak powiem, przez połowę nic się nie działo. Więc następnego odcinka na pewno coś będzie więcej. Z wami Trachol. No to cześć.